tej chwili mam wrażenie, że te wszystkie takie bardzo ekskluzywne klimaty i imprezy się przeniosły bardziej do Los Angeles. W Nowym Jorku ma się albo taki totalny underground, albo bardziej komercyjne imprezy. Mhm. No i tak, i tyle. No wiadomo, jest więcej szaleństwa. Tylko, że szaleństwa? U nas mam wrażenie, że te imprezy się kończą bardzo wcześnie. W Nowym Jorku, jak już jest taka impreza, no to się siedzi do 3-4 nad ranem i się tak przenosi z jednego klubu do kolejnego. U nas chyba już się kluby zamykają o tej godzinie. U nas mam wrażenie, że wiele tych pokazów, mimo że jest fajnych i zabawnych, opiera się w dużej części na biznesie. I na przykład, powiem Ci tak, na takiej bardzo szalonej imprezie modowej Ty byś nie mogła przyjść, bo byś była tam z kamerą, to znaczy Ty byś mogła, ale bez kamery i bez mikrofonu. Dlatego, że wtedy ludzie się trzymają tak bardziej na baczności, a to szaleństwo się zaczyna, gdy kamer wokół nie ma. No jest taka różnica u nas, mam wrażenie, w Polsce, że jeżeli jest impreza modowa, to jednak osoby, które przychodzą, to są głównie osoby, które bardzo się pasjonują modą, albo interesują, albo pracują w modzie. A za granicą jednak przychodzi bardzo duża ilość artystów, muzyków. Jakby ta grupa osób jest bardziej zróżnicowana. Aktorów. U nas tak wszystko się kręci wokół. Jak już moda, to moda.